Siema, siema, to Tajkung, witam was w kolejnym odcinku South Park, The Stick of Truth. Ooh, baby, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Ja znowu w tej samej koszulce, bo się nie myję i wszystkie dni w tej samej koszulce. I cały czas mam ebolę na ryju i umieram generalnie, bo to tak naprawdę mam kiłę, bo Kenny mnie zaraził kiłą i tu się właśnie to objawia. I właśnie w ten sposób umieram, a my zaczynamy kolejny odcinek South Park The Stick of Truth i lecimy do Cartmana, zobaczymy co nas tutaj czeka. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my... Dzięki mnie, ten douchebag. He will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Jestem Sir. Jestem Sir Douchebag. Super. It's time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Bard to jest ten pośledzony, nie? Who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Okej, okay, co musimy zrobić? Dotrzymałeś właśnie nowe przedmioty, kliknij coś tam i czy coś. Co ja dostałem? Wojowniczy hełm zrozumienia na poziom trzeci. Bing bing! Ching-ching, boom, headshot. Dodaje 3 punkty pancerza, obniżając skuteczność wrogich ataków. 50% więcej obrażeń od broni przeciwko ogłuszonym celom. Nie mam czegoś, co ogłusza chyba za bardzo. A mam to ten kop w jajce ogłusza, no ale w sumie raczej tego nie używam. A co robi to? Atak bronią białą zadają... Nie, bo to jest dodane, więc tego na to nie patrzymy. Dodaje 2 punkty pancerza, obniżając skuteczność wrogich ataków. I pipa regeneruje się co 2 co tury. Dodaje 3 punkty pancerza. Ale tam się jeszcze piwa regeneruje. Dobra, weźmy sobie to, kurde, bo fajnie wygląda. Tak mi się przynajmniej wydaje, że fajnie wygląda. I teraz jeszcze modyfikuj i odłóż to. I teraz wejdziemy tutaj, modyfikuj. I teraz zobaczymy tutaj jeden podczas leczenia. Ataki bronią białą zadają 10 więcej obrażeń. Wyposaż. I to mi się podoba. Okej. I co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście mamy wojowniczy pancerz. Aha, bo to jest to samo, tylko się jakby upgrade'owało, więc spoko. Okej, okay, no to w takim razie nic nie muszę specjalnego zmienić. Dodaję jeden punkt pancerza, obniżając skuteczność wrogich ataków. Idealny atak niszczy tarczę 2. Nie, to dalej jest lepsze, tak mi się wydaje, więc... Oj, mamy broń nową! Wait a moment. Halabarda wojownika. I młot nuba tutaj mamy. 62 razy 2 to jest 124. A to mi daje mniej. To mi daje mniej. To mi daje 114. Ale tutaj mamy dwa strapony, więc tutaj chyba to będzie lepsze. Zwiększa siłę ataku po idealnym ataku. I obrażenia broni zwiększone o 2 razy wartość pancerza. Czyli o 18. Ej, to jest zajebiste. Dobra, bierzemy to. Zdecydowanie. Aha, dobra, to już jest wyposażone. Nie, nie. To wyposaż. A to sobie zrobimy modyfikuj. I zrobimy odłóż to. I teraz weźmy, modyfikujemy to i zobaczymy. Idealny atak zadaje 10% więcej obrażeń. Dodatkowe 5 punktów obrażeń, dodatkowe 10 od ognia. I tutaj idealny zadaje 10% więcej obrażeń. No i teraz mamy zajebistą broń. Na śpyrkach chórzysty, nie. O, to jest zajebiste. Nie, dobra, nie chcemy nic z tych rzeczy chyba. Okej, okay, co my tutaj jeszcze mamy? Nic, brodo jaja też na razie nie są zmieniane. Zostawiamy tak jak jest. Chciałbym zrobić zakupy. Chciałbym, kurna, zrobić zakupy, kupić sobie jakieś fajne rzeczy, ale widzę, że nie ma kto mi ich sprzedać. Czarny dołączyć do KKK. Ja pierniczę, jak to jest absurd. Zajebiste to jest, zajebiste. Dobrze, a ty? Bard has no honor. O kurde, my tutaj się musimy uczyć jeszcze od niego jakiejś nowej magii. A ta herbata, to już mówię wam, tak długo nagrywam, bo to już ileś tam dni nagrywam w tej samej koszulce i mówię wam, że ona już pleśń pływa tutaj, już pleśń tutaj pływa naprawdę. Dobra, trzeba trzymać to, znaleźć fokus i prawy. Oh yeah! Magazine, could you come help us with something? Don't have to take it. Yes? Oh, hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. Angaj! Dobrze.
To trzymamy to, znajdujemy w drugą stronę. O tam i prawy. Zajebiście. Kurna Cartman, ty chory pojebie. Never or a man's boss. Dobrze, nie będę na niczyje jaja pierdział. We must find him before he's able to take the stick back to the oven forest. Let us find the boat and bring him to justice! Make haste to the giggling... Dobrze. No to lecimy do Barda. Odebrać mu kijek. Okej, okay, o teraz może. O, teraz już mi możesz sprzedać. I to mi się podoba. Jeśli chodzi o broń, to prawdopodobnie nie masz nic fajniejszego. Gromiąca pałka, idealny atak niszczy tarczę. Obniża obronę przeciwnika przy idealnym ataku. Ale jest bardzo dobry w sensie takim, że... Ale masz też tylko jedno ten. No nie wiem, czy ja to chcę. Jakie to jest dobre, kurde. Ale zwiększa przerost pieniędzy, znaczy umiejętność ma słabą. Okej, okay, dobra, zobaczmy sprzęt, bo to mnie bardziej interesuje. Mamy pancerz KKK. O, to może być dobre, bo to już jest, wiecie, czwarty poziom. Uniform KKK stworzony tak, by budzić lęk w sercach wrogów. Dodaje 8 punktów pancerza, obniżając skuteczność wrogich ataków. Jeśli masz w rękach broń dwuręczną... Ja chyba teraz mam dwuręczną. Odzyskujesz 15 PZ co turę. A zobaczmy, co ja mam teraz. Bo teraz mam 10% więcej obrażeń po idealnym ataku i 5 punktów pancerza, czyli tak naprawdę to i tak jest gorsze. Bo to jest strapon, więc to na to nie patrzymy. Czy to jest broń dwuręczna? Zobaczmy, czy to jest broń dwuręczna. Halabarda chyba jest dwuręczna. Gdzie to jest napisane, czy to jest dwuręczna, czy nie? Do zarzucania kawalerzystów z ich patykowych koni. Gdzieś tutaj jest to napisane. Cholera, nie widać tego. Może jakby coś miał, kurczę. To jest jednoręczne, no widać, że to jest jednoręczne. No nie wiem, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest dwuręczna broń. Tak mi się wydaje. Chyba muszę zawalczyć. O tak, zobaczcie, trzymają w obu rękach. Okej, chyba mogę sobie to kupić. Tak mi się wydaje, że mogę sobie na to pozwolić, bo pieniędzy i tak mam dużo. Więc fajnie, żeby to kupić. Okej, zobaczmy co. Dla ochrony wybitnych mózgownic członków KKK. Dodaję 5 punktów pancerza, obniżając skuteczność wrogich ataków. Pipa większa o 1 po idealnym ataku bronią dwuręczną. I to jest coś fajnego. Dodaję 5 punktów pancerza, obniżając skuteczność wrogich ataków. Dobra, zróbmy to. Kupmy to. Chyba. Chociaż czekajcie. A to co ja mam? Mogę to sobie sprawdzić. Sprzęt. O, mogę to sobie sprawdzić w ten sposób? Nie, bo mam to wyekwipowane. Nie mogę sprzedawać tego, co mam wyekwipowane. Ma to sens w pewien sposób. Okej, zobaczmy. To mi daje 3 punkty pancerza. 50% więcej obrażeń od broni przeciwko ogłuszonym celom. To i tak właściwie mnie nie interesuje. Czyli bardzo fajnie, to sobie kupimy. Ale jeszcze coś chciałem sprawdzić, bo... tutaj, rękawice. Idealny atak niszczy tarczę. To chciałem. O, jeszcze mam broń dwuręczną, więc w ogóle zajebiście, bo to też jest KKK. Zajebiście, nie no, to tak to spoko. I będziemy mieli cały sprzęt KKK. To mi się podoba, dobra, teraz lansik. Czy ja chcę coś tutaj kupić? Nie, nic stąd nie chcę kupić. Strapony, naklejka z błyskawicą, a tak zadaje 10, nie, to już mam. I naszywki na stroje. Pipa większa jeden, gdy zablokujesz atak, zadaje 10% więcej obrażeń do brzydzenia, zadaje 10% więcej obrażeń bronią dwuręczną. To jest całkiem fajne, ale nie na mój level, więc na razie tego nie używam. Okej, teraz się trzeba przebrać. To na pewno sobie zakładamy, to sobie zakładamy i to już mamy. No i teraz mam te brudo jaja, tak wystają zajebiście. Podoba mi się to. Okej, modyfikuj, to sobie odłożymy. I tu sobie stąd też bierzemy modyfikuj, to też sobie odłożymy i zobaczymy. Modyfikuj. Przywracasz 5 PZ co turę podczas walki. Daje 1 podczas leczenia. Ataki bronią białą zadają 10% więcej obrażeń. To na pewno sobie zrobimy. I jeszcze tutaj modyfikuj. I tutaj wsadzamy. To. Zajebiście. I teraz to jest sztosik. I teraz możemy, kurde, iść walczyć z Bardem. Czy tam, jak on tam się nazywał. Nie pamiętam. Powiedzmy, że Bard. Okej, mam jakąś misję w ogóle. Tam mi się wyświetliło coś w lewym górnym rogu. O. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Butters, Kenny, Sir Douchebag. Let's go inside. Dobrze.
O kurde. The inn of the giggling donkey harbors the scum of Al'Zaran. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. Co? So, has, anyone seen the bard lately? Oops. A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here. Oops. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? So yeah. Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Okej, okay. Musimy się nie dać zaczarować bardowi. Okej, okay, ja w ogóle teraz mam taki zajebisty kwipunek. Tak się jaram. Zajebiście. Okej, okay. Zobaczmy co tutaj nam piszą na tablicy. Mamy dwóch nowych znajomych, Kenny oraz Craig. I zobaczmy, zapomniałem wspomnieć, że dyżur na szkolnym to już było. Ludki wyszły już ogniste dupy 2, budżet 250 melonów, to musi być odlot. Okej, okay, jeśli będziesz mnie potrzebować, tylko mnie wezwij, opadnę na twoich wrogów jak smog. Smog w Szanghaju, okej, okay. Myślałem, że chodzi o smoka, ale nie chodzi o smog. Smog w Szanghaju. Dobrze, opadnij. No gdzieś tutaj musi być, chociaż nie, to pewnie jest jakaś pułapka. Zobaczcie, jak narysowali te wszystkie te... O, to mi się... O kurde, znalazłem coś. Tak sobie przypadkowo uderzyłem i akurat coś odkryłem. No trzeba wszystko rozwalać. Coś mi się wydaje, że tutaj nie będzie tego. Mi się wydaje, że go nie ma. That's good. Someday I will teach you to do better. Dobrze, fajnie, dzięki. Hello? Hello? Jest tu! Oh Jesus, it's the bird! Oh Jesus! Prepare for battle, weaklings? Weaklings? Zajebiście. It's a trap! You should have never come here, you humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Dobrze. With magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Jeszcze gra mi mówi, że przytrzymaj spację, aby pominąć. Magical songs of enchant. Dobra, pomińmy to. Magical songs of enchant. Magical songs of enchant. Zajebiście, dobra. Aha, on nie walczy na razie z nami. On im będzie tylko pomagał z tego co widzę i będzie im tam śpiewał, tak? Once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Okej. Okay. Dobra, może mamy tutaj halabarda wojownika, ale nie użyjmy zdolności napaści z pobiciem. Możemy to na spokojnie zrobić. To bije dwóch przeciwników na raz, więc to jest zawsze na plus. Pięknie. Dobra, a ty co robisz? Ty robisz, możesz mu odburzyć, nie, bo to bije tylko... to bez sensu, kurde, troszeczkę masz zdolność, ale no dobra, no zrobimy tak. Ewentualnie możemy zrobić młot na jednego tylko z typów. Naciskaj A i D, a następnie kliknij lewy przycisk myszy. Dobra. Boom! Oh yeah! Idealny rzut, ja tylko sprawdzałem, czy to działa. No cóż, no chyba works. Dobra, obrona. O kurde, nie dałem rady się obronić. Ja za późno to klikam, bo mi się wydaje, że mam to klikać. Że mam to klikać w momencie, w którym oni mnie biją. A muszę. O! Zapatrzyłem na was. O nie, coś mi tu wyskoczyło. A, dobra, nieważne. Już chyba wszystko działa. Also your mom. Dobra. Weźmy tę halabardę wojownika. Chociaż nie ma sensu na niego tego używać. Możemy użyć jeszcze raz tego. Albo nie, stop. Po pierwsze, to trzeba użyć tego. Mikstury leczenia dłużej. Na batercie, bo mi go zaraz zabiją, więc żryj baters. A zobaczmy, użyty przedmiot. Aha, bo to jest ten gong, ale nie będziemy chyba tego gongu używać, nie ma sensu. Halabarda wojownika. Czy ja mam to zrobić? No dobra, możemy to zrobić. Masz 160, jakie to jest dobre. Kurde, to mi się podoba. Dobra, leczniczy dotyk nie jest potrzebny, młot batersa nie za bardzo. Nie mam pipy na to, żeby to zrobić, więc po prostu uderzmy ich normalnie. Kurde, mamy w ogóle krwawienie, to może wypijemy wodę. Tak, mogę w sumie wypić wodę, ale to dobra, już za późno teraz troszeczkę na to. Ojej, no przecież... No nie wiem, o co chodzi. Sam zsipałeś, śmieciu.
No kurde, coś mi tutaj nie działa. Gość ma tak mało życia. Okej. Lubiła Swallow, tak? Dobra, czekajcie. Mikstura leczenia. Użyjmy sobie mikstury leczenia dłużej na tobie, koleżko. Elfi Fechmistrz. A to jest... to jest elfi łucznik, dobra. Dobra, przystrajmy po prostu z prawego przycisku myszy i tyle. Co ja się będę pierdzielił? Wydaje mi się, że te wszystkie umiejętności i tak dalej tylko mi psują wszystko. Tak naprawdę ich nie potrzebuję, tak mi się wydaje, bo pokonałbym ich po prostu zwykłym napierniczaniem, więc... Ale dobra, nieważne. Dobra, bardzo ładnie. Dobra, zajebiste on ma te piosenki, ten bard. Okej, okay, powinno dać radę go pokonać, bo mam takie obrażenia, że to jest easy peasy lemon squeezy. Okej, okay, czy będziemy z tobą walczyć? Nie, nie będziemy z tobą walczył. Okej, okay, po prostu uciekniesz, Cfelu. O, to śmieć. To koniec z Mazi. Dobra, nieważne. Nie wiem, co tam było do końca. Może nie rozumiem czegoś, możliwe, że nie rozumiem. Okej, czekajcie, bo ich się na pewno da jakoś pozbyć. Na przykład strzelić w to i to spadnie? Nie. Czyli po prostu zrobić tak? Ha, mogę prókoczarem wziąć. Ha, i teraz G. O, dobra, bo prókoczar jakby jest w odpowiednim miejscu, rozumiem. A ryk smoka jest tylko w jedno. Okej, czy ja mogę zrobić na przykład tutaj G? Nie, nie prókoczar chcę. Ej, to się klikało. Ryk smoka. Jak to się robi? Czekajcie, jak to się robiło? O. Ojej, teraz można tutaj wejść. Nie trzeba będzie z nimi walczyć chyba. W ogóle tutaj jest jakiś safe. Mała igła, zbadaj. A takie ignorują do 5 punktów pancerza, to jest całkiem spoko. Okej, okay, dobra, czekajcie, teraz trzeba ich tutaj jakoś zwabić, żeby oni się porazili prądem. Cóżem ja uczynił? Cóżem ja uczynił? Bez sensu kompletnie. Okej, okay, może tutaj się da jakoś trafić to... O nie. Czekajcie, bo ja chciałbym coś wymyślić, żeby to było ciekawsze, a nie po prostu napierniczanie w nich. O tutaj! Co zrobisz? O dobra, z tego... O shit! Okej, okay, zajebiście. Butters, nie jesteśmy... Dobra, to zaraz, bo teraz ja mogę zrobić... Nie, czekajcie. Bo ja przecież mogę tutaj zrobić prukoczar. Prawda? Oh yeah. Dobra, uderzmy ich już, chrzanić to, bo to nie ma sensu. Będę kurna 10 minut starał się jedną walkę, która jest właściwie easy dla mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest easy dla mnie. A ja będę się starał unikać na siłę bez sensu. Widzicie, jedno uderzenie po gościu jest. Ja jestem OP teraz. O kurde. Jego to i tak, o pięknie. Bo jeszcze dodatkowe święte obrażenia weszły. Pozycja odbicia. Co mi tam z odbicia jest? Coś się chyba nie umiem... O, jeszcze się zżygał, dobrze. Tutaj lewym ci przysram, bo przecież masz ten... Pięknie. To mi się podoba. Okej, okay, i teraz na przykład co można zrobić? Znowu zrobimy ten młot Buttersa, bo to nie ma sensu. Za wcześnie, nie wiem dlaczego ja to zrobiłem. Nieważne. Pancerz sobie dodał, co za śmieć. Jeszcze nie dość, że go oparzyło, to jeszcze się zżygał. Ja pierniczę. Dobra, easy. O, ja mogę go... No, trochę za późno, dlatego tylko jeden. No i pewnie, jeszcze się zżygał i przez to przegrał, zajebiście. Elfi krótki łuk, mam nową broń, to zaraz sobie zobaczymy, może jest lepsza od tej, którą mam, bo mam mongolski, ale możliwe, że mongolski jest lepszy. Zaraz zobaczymy. Okej, czekajcie, bo teraz muszę zrobić Q i F i weź ulecz Krega, co? Dobra, zaraz pójdziemy na górę, tylko czekaj. Bo trzeba coś zobaczyć, bo mamy tutaj nowy łuk. Nie, to zdecydowanie lepszy jest ten. Dobra. No idziemy tędy. Damy radę? Damy radę. No to wychodzimy. Bez pierdzielenia, co się będzie? Coś się będzie. Za króla elfów, tak? Tacy jesteście sprytni. Dobra, to idziemy do tej.
z nimi... Dobra, czekajcie. O nie! Uratuj Cartmana! Zostawcie Cartmana! Śmiecie! Dobra, tutaj zaraz możemy im przysrać. Chociaż to nie ma sensu, chyba ja im będę po prostu bił. Chyba będę ich po prostu bił tak. Pięknie, jeszcze oparzenie weszło, już nie ma osłony. To mi się bardzo podoba. A tutaj czekaj, tutaj akurat możemy zrobić zdolności. I młot burzy na tych dwóch. Bo można ich, wiecie, we dwóch, więc to jest zawsze coś. O, jakie on ma obrażenia zajebiste, ja tego nie ogarniam. Gniew elfów, to mi się podoba. Uwaga. Pięknie. 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 Opancerzenie, a dodał sobie nowy pancerz, co za śmieć. A nie, bo to jest tylko pancerz, a nie osłona, dobra. O kurde, nie zauważyłem. No przecież teraz to już kliknąłem. Pierwszego rzeczywiście nie, no ale to drugie to już tak. Dobra, nieważne. Przysram mu po prostu prawym przyciskiem myszy i się zesra. Dokładnie. Okej, zostało ich tylko dwóch w takim razie. Możemy użyć jeszcze raz tego. Nie będę używał oczywiście nic na pipę, bo w sumie to się nie opłaca. Bo zwłaszcza, że gość ma tutaj 30 kurde HP. Bardzo ładnie, 80 HP mu weszło. Temu zostało tylko 82, więc to jest easy. Bardzo ładnie. No i go oczywiście dokończymy. Pierdut, no i kurde, easy walka. Ja teraz jestem taki OP. Skończyła mi się herbatka, no. Czy powinienem uleczyć króla, panie? Czy może ma jeszcze troszeczkę pocierpieć? niech trochę cierpi. Niech ma, Cartman. Nie możecie mnie... Jak to can't loot you? Ja chcę cię zlutować. Dobra, weźmy sobie Q. I teraz F i weź go tam ulecz. Niech mu będzie. Nie! Nie zgwałcicie księżniczki Kenny. Princess Kenny, no! A teraz się możemy zlutować? Kurde. No cóż, dobra. Oczywiście sobie to wszystko zrobimy. Pięknie, dobra, trzeba... Trzeba iść uratować księżniczkę Kenny. Już po tobie, tak? Po mnie niby. Niby po mnie. To patrz na to. O, czekajcie, bo w ogóle można strzelić. Można strzelić w to i sobie po prostu przejść. I można też jakby strzelić. Na jakiej zasadzie to działa, że ja tutaj mogę strzelić? Aha, dobra, no to działa. Dobra, można było dwie rzeczy zrobić. Nieważne, co my tutaj mamy. Z tego co widzę, to tutaj można zrobić tak. I teraz użyć prukoczaru. Prukoczar. Pierdut. O, zajebiście, i wpuściłem naszych. Fordy, kej. O, zajebiste, kurna. Murzyn krzyczący. Fordy, kej. Dobra, lecimy dalej. Wszyscy tu zginiemy, dobra, lecimy. Czekajcie, w sumie mogłem ich jakoś powstrzymać, ale dobra, tam krzanić to, pierdziele. Dobra, zobaczmy, kurde, gość wygląda jak ten z Batmana, jak on się tam nazywał. Ten Ben, czy... Nie pamiętam, jak on się nazywał, ten na B. On się jakoś tam nazywał. No dobra, co zrobimy? Przedmioty. Zrobimy miksturę uzdrowienia na tobie, żebyś przestał płonąć. Głos ma taki sam, jak on się nazywał? Kurde, nie pamiętam. Bill? Nie. Nie pamiętam, dobra, nieważne. Pokonajmy chyba najpierw tych, bo tego zostawimy na koniec. Nie wiem, czy on może jeszcze... No nie wiem, nie wydaje mi się. O kurde, mogłem użyć many na przykład, czy coś. Dobra, nieważne. Teraz sobie użyjemy tutaj leczniczej małej i miksturki. Mikstura lecznicza mała, zdecydowanie tego użyjemy. I możemy użyć zdolności. O tak. Albo nie, po prostu dokończymy tego. Po prostu dokończymy tego, żeby on już nie żył. Bo wiecie, no tak to zada kolejne obrażenia, tak? A tak co ci nie będą w stanie zadać. Albo tamten by go jeszcze wyleczył czy coś, bo jest przecież druidem, więc... Czy to nie zaklęcia? Na niego trzeba użyć magii. Okej, no to idziemy tutaj i użyjemy W. Oh yeah! O nie, on jest nieaktywny! A rację, bo ma maskę, ale jestem głupi. Ale jestem debilem. Dobra, nieważne, użyjmy zdolności. Młot burzy na ich dwóch. See my righteous fury! Pierdun, dobra, bardzo ładnie. Tamten nie żyje. Ten jest podpalony. Minusy usunięte. O ty śmieciu. Ile ja mam tego? Zabił mnie! Jaki kutas!
Ja dam radę go pokonać. Nie, on ma 500 jeszcze. Dobra, to czekajcie. To jest boss, prawda? Czy to nie jest boss? Użyjmy tego. To nie był boss. Zobaczcie, zobaczcie, to jest takie zajebiste. I'm gonna do my war dance now. A to jeszcze nie jest aż takie ten. Są lepsze przywołania, przywołania, uwierzcie mi. Dlaczego tego użyłem? Bo możecie powiedzieć, że bez sensu używasz na taką prostą walkę, ale tak naprawdę tego się używa tylko na takie walki, bo na jakie? Nie można na bossów, więc użyłem teraz. Mamy pancerz leśnego elfa, mamy piąty poziom w ogóle zdolności. Mamy od poziomu piątego, to jest zajebiście. Tego jeszcze nie możemy zbyka, ale możemy sobie, i każdy cios kijem wywołuje krwawienie. To jest coś. To jest coś, pancerz leśnego elfa. Achievement unlocked, mastery. Nie wiem co to za achievement, ale dobra, lecimy dalej. Mamy nową zbroję. Doskonały do paradowania po lesie z magicznymi przyjaciółmi. Przywraca 20 PZ co turę, podczas korzystania z łuku dodaje 8 punktów pancerza. No to nie interesuje mnie to kompletnie. Kompletnie mnie to nie interesuje. Sam jesteś douchebag, frajerze. Zsij mi kule. Dobra, wąsy barmana. Okej, okay, tego w sumie nie potrzebuję. No i co? Aha, tutaj jeszcze jest coś do zlutowania z tego co widzę. I zapierdzielam na górę. A nie, czekajcie, czekajcie, bo chyba zauważyłem kibel. Czy to jest kibel, czy to jest... Co to jest? Nie, chyba zszedłem do piwnicy, jestem debilem. Zszedłem do piwnicy, nie wiem po co ja tu szedłem. Jeszcze raz. Przecież tam było napisane, że to jest storage. Nie, czy tam storage. Czytam storage, nie wiem jak to się kurde czyta, nie mam pojęcia. Nie oceniajcie mnie, nie oceniajcie mnie. Okej, okay, ale wydaje mi się, że Princess Kenny powinniśmy już chyba uratować w następnym odcinku, bo mamy 27 minut, a nie chcę specjalnie przedłużać. Zaraz. To sobie zgarniemy. O, tutaj nie mogę iść do niego do kibla. Okej, okay, dobra, to nieważne. Ja tutaj skończę odcinek, taki troszeczkę skambagowy moment, kurde, bo tuż przed uratowaniem księżniczki Kenny od gwałtu. No po odgłosach słychać, że już coś tam się kurde niedobrego dzieje. A ja wam tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, jeśli chcielibyście oglądać więcej. I na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć. Siema.